Drogi Polacy, ja pochodzę z Ameryki. Jestem bardzo tradycyjny mężczyzna. Ja jestem nawet prawiczkiem. Ale niestety, moja przyszła żona, ona nie jest dziewica. Ona potrzebuje kontaktu fizycznego teraz od razu. Nie wiem, co powinien robić, bo chcę czekać do noc poślubnej. Dzisiaj szukam waszej rady właśnie na ten temat. I pamiętajcie, że ja, Ryan Sokarz, wasze Amerykaninem, że ja jestem prawiczkiem. Ona chce przed ślubem, tak. A ty chcesz po ślubie, bo tak? Ja jestem, jak to jest, prawiczkiem, tak? Tak. Czekałem całe życie. Ona ma troszeczkę więcej doświadczenia, więc czekasz czy... Nie czekasz, to co ty? Nie czekasz? Dobry seks podstawą związku. Alright. Chyba trzeba założyć inne buty. Inne buty? Tak. Dlaczego? To jest sposób. No bo to jest taki pussy magnet, jeżeli weźmiesz, założyć sobie mokasyny na przykład. Nie rozumiesz mnie. Ja nie chcę to robić. Czekam do małżeństwa. To dobrze. To dobrze. Więc to jest normalne w Polsce, jest tak? Normalne, tak. Nie jest często spotykane. Jakby kulturalni ludzie, normalni, no to czekają. Tak, wiadomo, tak, że są też inni, to plebs, na który nikt się nie patrzy, że którzy to robią, znaczy, którzy jest pierwszym lepszym, ale że jesteśmy kulturalni, aha, i jesteśmy inteligentni i mądrzy, no to do nocy poślubnej. Więc nie ma w tym nic wstydliwego. On też jest jakby prawiczkiem. No jest. No. Tak? A masz taki sam problem z dziewczyny, że oni nie chce czeka? Dokładnie. Tak? I co robisz? Nie wiem. Nie wiesz. Czekasz. Czekam. Ale, on jest ale powiedz mi, dlaczego ty chcesz czekać? Bo to jest tradycja. Rodzinna. Tak, rodzinna tradycja, tak. Ale w tych czasach to tradycji już nie ma. Nie? Nie. W ogóle? Teraz to 13-latki się puszczają. Poważnie? Tak, naprawdę. To jest normalne, dziewczyny, którzy chcą kontakt fizyczny przez noc śluby. Jest to wszystko, norma jest i nie ma problemu. Myślę, że tak. Bo jeśli państwo się kochacie, no to można to zrobić przed nocą poślubną. Tylko żeby była miłość, bo głównie chodzi o miłość. Ja bym nie widział problemu, bo wiesz, idziesz do sklepu. Chcesz kupić sobie cukierka, ale nie wiesz, jak ten cukierek smakuje. No to musisz go spróbować, aha, żeby wiedzieć, jak smakuje. Jak ci pasuje, to go bierzesz. Jak nie, no to... Niestety. To jest wiesz, raczej no to mądre. Jednak to jest już kwestia twoja, tak? To jest mądra rada. One nawet mówią mi, że one będą mi występować z kimś. Przed tobą? Tak. Z kim? Może pan jest chętny. Pojebany jesteś? Masz trochę oleju? Może tak. Ale może oleju? Czy wy jesteście też prawiczki? Nie. Bo wyglądacie tak. Ja tak myślałem, dlaczego chodziłem do was, bo wiedziałem cię od dystancji, ja myślałem, że to są albo dwa pedały, albo dwa... Ej, nie uważaj. Żartuję, oczywiście. Ładna dziewczyna? Bardzo ładna. Dasz mi ją wyruchać? Ale nie, dasz mi ją wyruchać? Wiesz co? Pan byłby otwarty? No. A ty byłby bez miłości. Bez miłości? Szczerze, nie będę ukrywać mojej dziewczyny. Nie. Nie. Jeden numerek i nie ma. A jak masz na imię? Nieważne. O to chodzi, tak? O to chodzi. Bo potrzebujemy rady po prostu. No i jak radę? Moje... Aha, rozumiem. Moje dziewczyny chce po prostu w skrót, chce pójść do łóżka szybko, a ja... Nie, tu ty coś pierdolisz. Przepraszam? Ty coś pierdolisz, mówię. Nie, ja jestem poważny. Dobra. Ale co to znaczy? Pan powtórzasz jeszcze raz? Nigdy nie mów, kurwa, nikomu takiej rzeczy. To, co ona mówi, bo to jest Polka. Tak. Ona może se, kurwa, mówić. Dobrze. Ale chłopie, jeśli byś ty pozwolił, to jesteś taki naiwny i głupi, mm-hmm, i jesteś pusty. Założmy, że ja będę popełniać te grzechy. Co powinien robić na pierwszy noc? Czy ja muszę, nie wiem, golić plecy, czy... Możesz, aczkolwiek nie musisz. Golić plecy. No, no to siaga trzeba golić troszkę. Tak? Tak, zdecydowanie. Musisz prezerwatywy kupić, no. Tyle.
Prezerwę, no, że ona bierze tabletki. A coś jeszcze? Jakaś rada? Tak, trzeba jej wylizać cipkę. Lizać? Tak. Ale dlaczego? No bo to jest, trzeba zrobić dobre wrażenie. Czyli nie to pierwsze. A czy to jest grzech? Nie. Nawet nie. Poślubny? Czy... Nie, no to znaczy to nie chyba jest grzech, ale cóż, do takich rzeczy warto ryzykować. Można przymknąć na to oko. Tak. Lizesz, tak? Lizesz. Tak całowanie prawie. Mam zapytać, co to jest intercyza? Nie, jesteśmy stąd. Nie wiemy. Tak? Czy państwo myślą, że to jest warte podpisywać intercyzę? Powie, od tego zacznij, a potem ono poważnie. Się poważnie. Czy myślę, że to jest dobrze pomysł, czy... Zły. Zły, dlaczego? No bo tracisz pracę, tak? Aha. I sam siebie musisz utrzymać, tak? Nawet jak nie będziesz miał pracy przez tam 3 miesiące, nie? A w Polsce ostatnio jest strasznie ciężko znaleźć pracę. Jak zamrzesz intercyzę, to będziesz spokojny, że nie chodziło jej o twoje pieniądze tam gdzieś w Stanach, w Niemczech czy w Holandii, gdzie mieszkasz. Ale w wasze małżeństwo czy jest intercyzy? Nie, nie. Nie, my jesteśmy taki... starej daty. Aha. Popatrz, jak ja mam włos. Nie, chyba rzadko się podpisuje, ja nie podpisałam. Aha, ludzie ogólnie. Ale nie miałam też pieniędzy, więc to ważne, tak? I ludzie non-stop mówimy, że Polska jest kraj konserwatywny. Ale na wasze warszawskie ulicy, ja nie jestem tak pewny, czy to prawda. Bo większość ludzi powiedziało, że no, powinien pójść do łóżka szybciej żonę. Raczej nie czekać tu noc poślubne. Nawet starsi ludzie mówią mi, że intercyzę to jest dokument potrzebny. Bardzo ciekawy, jestem znowu pod wrażeniem. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli podobało ci, proszę, zapraszamy na więcej. sokarz.toszowitny.pl. Polub mnie na Facebooku. Mój kontakt pocztowy jest dostępny na dole. Wszystko. Dziękuję i do widzenia. Czekaj, ja pójdę stąd. Ja pójdę stąd. Idź mi stąd, chłopie, bo ci jeszcze wpierdolę. Dobrze, dzięki. Ja pójdę stąd. Nauczysz mnie naprawdę. To było dużo lepsze. Dogadaj się z dziewczyną. Nie mów do niej, że dam po ślubie. Tak, tak. Jeśli ona będzie chciała teraz, to zrób to teraz. Dobrze. Bo po prostu ja pójdę. Dziewczyna polska. Tak. Ona potrzebuje. Ona potrzebuje. Ja muszę ją nauczyć. Dzięki. Na razie, sorry. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, tak, to ci wpierdolę. Dlatego uciekam stąd. Spierdalaj. Spierdalam. O, ja